Cześć. Chciałam dzisiaj nagrać film o Bernadette Subiru. Dziewczynie, która została świętą, ale została świętą po śmierci. Kiedy patrzę w jej oczy, wydaje mi się, że została straszliwie skrzywdzona. Dlatego chciałabym przeprosić wszystkich katolików oraz osoby wierzące, że mówią o niej w ten sposób. Nie chcę w żaden sposób podważać waszej wiary. Kiedy jednak patrzę na jej twarz, to no nie wiem, tak jakby muszę mówić inne rzeczy. Wiecie, że u mnie nie ma zwykłego mówienia o religii. Mówię o nich, o świętych, jako o osobach uduchowionych. Ale czy chorowita 14-latka była jakoś specjalnie uduchowiona? Może po prostu była wystarczająco głupia? Wiecie, są teraz różne technologie. Dziś wiemy o hologramach, o wyświetlaniu w mózgu różnych rzeczy wojskowym. My nawet sami nie zdajemy sobie sprawy, czym wojsko dysponuje. A co jeśli? Co jeśli ta technologia była? Tylko używano jej na nieświadomym niczego ludzie. Na takich młodych, naiwnych dziewczynach. Chciałam wam tylko na to zwrócić uwagę. Wyobraźcie sobie dziewczynę, która jest bardzo chorowita. Może nawet lekko upośledzona, czego nie widać na jej twarzy ani trochę. Raczej wydaje się być inteligentna. Ale to w końcu nastolatka, która pragnie być wyjątkowa. Przy odrobinie znajomości psychologii można dużo, dużo jej wmówić. Dziewczyna chodziła do szkoły prowadzonej przez siostry zakonne. Była otoczona opieką kościoła. Nie stała się jej przynajmniej oficjalnie żadna krzywda fizyczna, ale jakoś tak się dziwnie złożyło, że w pewnym momencie zamknęli ją w klasztorze, a zaraz potem w tajemniczych okolicznościach zaczęła jeszcze bardziej chorować i umarła. W tamtych czasach nikogo to nie dziwiło. Ludzie umierają w każdym wieku. Dzieci, młodzież, starcy też. Można było ukrywać dowolną liczbę otruć w ten sposób. Można było się pozbyć niewygodnych świadków. Czy ta dziewczyna widziała coś, czego nie powinna była widzieć i dlatego została świętą, czy od początku planowano, że nią zostanie? Dziewczyna widziała coś, czego nie widzieli inni. Dziś uznalibyśmy to za schizofrenię i halucynację po grzybkach. Ale to nie były grzybki. Po grzybkach podobno widzi się smoki, a nie świetliste postacie. Była bardzo ładna dziewczyna, idealna, obrazy. Wydawała się też być inteligentna, może bardziej inteligentna niż myślano. Tutaj ma już minę osoby, która wie więcej niż mówi. A tutaj widzimy człowieka. Bardzo mi się to zdjęcie podoba, ponieważ nie widać na niej, na tym zdjęciu osoby świętej. Widać na tym zdjęciu żywego człowieka, który się uśmiecha i któremu się ta sława nawet trochę podoba. Ludzie zaczęli dawać im pieniądze, dary, ich byt się polepszył, całej rodzinie, nie tylko Bernadecie. Miała wiele powodów, by być zadowolona z życia.
W pewnym momencie objawienia się skończyły i nie wróciły nigdy więcej, mimo że Bernadetta tam chodziła. Źródełko, jakby. Wszystko było. Tłumy ludzi za jej życia zaczęły ją odwiedzać, źródło, i zaczęła się budowa, tak, niedługo potem. No. Wszystko było tak, jak być powinno, pozornie, ale cały czas w tej historii mi coś nie pasuje. Nie umiem tego nazwać, ale jeżeli na tej dziewczynie testowano technologie holograficzne po to, by ściągać z i tak biednych ludzi jeszcze większe haracze, to boję się, kto wtedy rządził kościołem. Aż trudno uwierzyć, dlatego właśnie chciałabym wierzyć, że to było prawdziwe objawienie. Bardzo, bardzo chciałabym wierzyć. Ale cóż, mamy tutaj osobę, która została zmumifikowana, ale odkryto to dużo, dużo później. Dziś widzimy maskę. To wygląda jak piękna mumia, ale nie jest to taka znowuż idealna mumia, dlatego że ma nałożoną maskę. To jest nawet oficjalnie podane z takiego jakby wosku. No. Nie zdziwiłabym się, gdyby cała figura była woskowa, przecież za tej szyby nikt nie jest w stanie coś, niczego jakby sprawdzić. Ta złota trumna, takie wszystko. Taki znowu ten przepych. No, zarobiła dużo pieniędzy swoją osobą. Nie żałujmy jej trumny. Żałujmy jej życia i młodości. Tego, że nie było jej zaznać dane rodziny i miłości bliskich, że została odseparowana i praktycznie uwięziona. Dziś by chyba się to nie udało. Tutaj zwróćcie uwagę na jej brwi. Tutaj już ewidentnie widać, że to nie jest prawdziwa twarz. To jest może nawet nie odlew, tylko po prostu dosztukowane jakieś części. Na brwiach nie ma włosów. Te wałki, łuki brwiowe są pogrubione i włosy są namalowane farbą. Z daleka tego nie widać, z bliska widać bardzo dobrze. O właśnie. No, albo jej ciało zgubiło wszystkie włosy, albo po prostu patrzymy na figurę woskową w całości. Ona się trochę błyszczy jak wosk. Tutaj zwróćcie uwagę na paznokcie. No, jakby wróciła od manikurzystki. Ma błyszczące, wypolerowane paznokcie. No, nie wiem jak wy, ale dla mnie to jest podejrzane. Ale jeśli się przeczyta, że dłonie jej jakoby szczerniały i znowu zrobiono jej dłonie z wosku, to właściwie dlaczego nie mogli zrobić z wosku całej reszty? Nie ma żadnego problemu. Ludzie są dzisiaj tak ogłupieni, że właściwie mogliby ją zrobić z kartonu. Żaden problem. A tutaj mamy rysunek miejsca, gdzie było owo objawienie, ale w rzeczywistości ono wygląda inaczej. Tutaj widzimy dosyć płytko wodę, no, jakoby Bernadetta przechodziła przez tą rzekę. Problem w tym, że ona nie dałaby rady przejść w rzeczywistości przez tą rzekę. Ona jest bardzo głęboka. Tutaj mamy, właśnie tu się pojawia obraz, no, bardzo ładny obraz, tylko nie mający zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością. Tam jest w rzeczywistości dużo, dużo więcej terenu. Rzeka raczej tak nie wyglądała. Nie zachowało się żadne zdjęcie z tamtych czasów. Więc nie wiadomo, które budynki były, a których nie było. Ludzie z tamtych czasów od dawna nie żyją. Niczego nam nie powiedzą. Nie podoba mi się to, że przedstawia się na rysunkach co innego niż jest w rzeczywistości. A co jest w rzeczywistości? W rzeczywistości mamy, jak widać, wielkie centrum do zarabiania pieniędzy i mamy małą
kapliczkę. Pani pokazująca się w objawieniach prosiła o kapliczkę. Mamy trochę więcej niż kapliczkę. Mamy na przykład rzekę. Widzicie, rzeka wcale nie jest malutkim strumykiem, jest potężną rzeką, po której nie dałoby się przejść. I mamy tutaj piękny, ojej, taką trochę więcej niż kapliczkę. Nie da się ukryć, że trochę to duże. No, ludzie byli hojni za ozdrowienia wodą źródlaną. W tamtym czasie nie było żadnej medycyny, więc naprawdę życie było warte więcej niż dzisiaj. No i mamy rzekę, w której nie wiem jakby, ale ja bym nie przeszła. A co dopiero dziewczyna wzrostu 140 cm. Takie mam jakieś wątpliwości. Nie zawsze mam same wątpliwości. No bo chciałoby się powiedzieć, nie interesuj się człowieku. No ja się właśnie interesuję. Ja oglądam różne miejsca, gdzie powinny być objawienia. Gdzie, no nie wiem, może ona chodziła po wodzie jak Chrystus, tak? Bo moim zdaniem tu się nie da przejść. Nawet zakładając, że rzeka została uregulowana później, ale mam wrażenie, że ona już była w jakiś sposób uregulowana, to nie jest mała rzeka, po której się przechodzi gołymi stopami. Się utopić można. Co my tu jeszcze mamy? No mamy wiele innych miejsc, skąd można oglądać. Ale są to zazwyczaj zdjęcia ludzi. Zobaczcie, że Google Street tu nie wjechał. Tylko widzimy to miejsce tylko dzięki uprzejmości innych ludzi. To prędzej czy później zniknie, nie ma co się łudzić. Może stąd będzie lepiej widać. O tak. Widzimy, że to nie jest mała rzeka. Tu się nie da chodzić za bardzo. Absolutnie. To na pewno nie było tak jak na filmach, to na pewno nie było tak jak opisane w różnych tych. A tutaj mamy kapliczkę, którą zbudowano na prośbę Maryjki. Co za piękny kicz. No właśnie, ja właśnie po tym poznaję, czy ktoś buduje coś dla ludzi, czy dla Boga, ponieważ dla ludzi buduje się z przepychem. A co my tu mamy? Tutaj jest taki mały trend z pozdrowieniami dla Violi, ponieważ znalazłam tutaj takie coś, no właśnie, ten rąb. I ten rąb mi się oczywiście kojarzy z Pałacem Matta. I co jest w środku? Co to jest ta czarna kropka? Stąd nie widać, ale na szczęście ktoś tutaj zrobił zdjęcie. Zaraz je pokażę. Pojedziemy. O, jest, tak. Co tutaj jest? Otóż tu jest odpływ. Kratka ściekowa. No i ileż w tym symboliki niebocentrycznej, że po środku pałacu Atta jest zlew i wszystkie ścieki i brudy tu spływają. To jest nowe. Zawsze jak patrzę na te nowe budynki, to jakoś tak, nie wiem, nie podobają mi się. Są brzydkie. Są brzydkie, tak jakby ktoś nie lubił Boga. Nie wiem, gdybym ja była Bogiem, to by mi się nie podobało. Bo o ile jeszcze ta pierwsza, te pierwsze kościoły takie były, no jeszcze w miarę proporcjonalne, o tyle te nowe, to jest karykatura. To nie są obiekty kultu boskich proporcji, to są obiekty kultu kiczu, pastwiszu, nie wiem jak to nazwać, to po prostu tandeta. Biorąc pod uwagę, jakie oni mają pieniądze na budowy, jakie możliwości, a jakie paskudstwa budują. Naprawdę, obejrzyjcie sobie, co tam stoi. To szkoda gadać. Naprawdę szkoda gadać. No dobrze, mamy Wikipedię. W Wikipedii jak zwykle nie piszą za dużo, ale takie podstawowe informacje sobie znajdziecie. Ja nie hejterzę Wikipedii. Znalazłam dzięki niej wiele ciekawych rzeczy. Nie zakładam, że były prawdziwe, ale zawsze to dobre miejsce, żeby zacząć. Zwróćcie uwagę, że dziewczynę kanonizowano dopiero w 1919 roku. Naprawdę to długo trwało i dopiero wtedy odkryto, że jej ciało zostało nienaruszone. Więc
jeżeli chcieli stworzyć świętą, to w zasadzie dopiero po resecie XX wieku. Kilka lat, tyk, tyk i mamy świętą, zobaczcie. A teraz to jest jakoś, ten proces jest trochę wydłużony. No, tutaj mamy jej... To już oglądaliśmy to zdjęcie. Tutaj jest też informacja o tym, że stworzono odlew ręki, że to jest wszystko pazłotko i mistyfikacja. Pewnie to zawsze interesuje, dlaczego mumifikacja miałaby dowodzić świętości. To znaczy, ja wiem, że takie rzeczy się mówi, ale nie rozumiem jakby związku przyczynowo-skutkowego. Nie wiem, dlaczego akurat tak. Może chodzi o to, że wtedy można zobaczyć tę osobę nadal żywą, że jakby kości, tak jakby taki kość trupa się jakby trudniej czci niż figurkę. No nie wiem, im dłużej o tym czytam, tym mam więcej wątpliwości. A to jest osoba cesarzowej, która ma zamknięte oczy i mam wrażenie, że po prostu no to jest rodzaj takiego, co byście zrobili tej biednej dziewczynie, co byście zrobili z tym światem, gdzie wy jesteście po tych 100 latach. Kiedy patrzę się w oczy Napoleona III, to mam wrażenie, że patrzy na nas z wyrzutem, jako na cywilizację. Co byście zrobili tej biednej dziewczynie? Boję się pomyśleć, że dziewczyna przecierpiała na darmo, że po prostu stała się narzędziem do tworzenia bogactwa zwykłych ludzi. Bo przecież na tych całych objawieniach zarobił nie tylko Kościół, zarobiła cała okolica. Do tej pory zarabiała, znaczy do czasu blokady, tak? Tysiące turystów co roku, tysiące sprzedanych pamiątek, tysiące wynajętych pokojów. Tam, gdzie jest duży zarobek, tam przestają się liczyć ludzie, pamiętajcie. No a przy okazji wiemy, że w przypadku Bernadety stała się ona też tak jakby narzędziem upowszechniającym kult maryjny, ponieważ dopiero w XIX wieku Kościół jakby potwierdził niepokalane poczęcie Maryi. Wcześniej tego nie było. Takie objawienia po prostu były potrzebne. Pomyślcie o tym. I takie mam smutne przemyślenia. Za dużo widzę związków finansowych po prostu w tej historii. No nie ma przypadków, są znaki, tak się czasem mówi. No tutaj chciałam jeszcze pokazać stronę, która opisuje prawdziwą historię objawień i zastanawiam się, dlaczego akurat jest to napisane prawdziwa, to znaczy, że były jakieś nieprawdziwe historie. Kiedy czytam takie rzeczy, to od razu mi się włącza czerwona lampka. Dlaczego tak bardzo niektóre organizacje dbają o to, byśmy nie wątpili w to, co czytamy. Widocznie byli wątpiący i nadal są tacy może bardziej myślący ludzie, co tam się właściwie stało, a skoro mamy dostęp do coraz lepszych technologii, to coraz bardziej nam się pewne rzeczy mogą kojarzyć. Dlatego właśnie tworzy się takie strony, by one pisały o tym, co się stało naprawdę. Mówmy się, my nigdy się nie dowiemy, co tam się działo naprawdę. Zostało to bardzo ładnie schowane. Nie wiemy też za wiele o tym, co mówiła do niej Maryjka. W ogóle to jest ciekawe, że ona się jej przedstawiała nie jako Maria, ani nie jako Matka Boga, ani ten, tylko niepokalane poczęcie. Od razu było parcie na niepokalane poczęcie. Już było wiadomo, że chodzi o ten dogmat. Dopiero co Kościół przyjął dogmat na jakimś tam soborze, nie pamiętam, i już były objawienia. Także no... Są związki. Trzeba było potwierdzić Boży palec. Co ona tam czyta? Czy pisze?
Spojrzałam w stronę groty, pisała potem, i zobaczyłam, że z jej wnętrza wypłynął złocisty obłok. Rozumiecie? A tuż za nim wyszła tak niezwykle piękna pani, jakiej nigdy w życiu nie widziałam. No, złocisty obłok. Czyli potrzebowali, żeby coś wyświetlać, potrzebowali na czymś to wyświetlać. To jest taka poszlaka holograficzna. Potrzebowali też czasu, żeby się dobrać do jej fali mózgowych, w związku z czym na początku ona się nie odzywała. Zaczęła się odzywać dopiero po jakimś czasie, czyli już mieli... Na początku była kalibracja. Tak to widzę. Oczywiście, jeżeli tak było. Hipotetycznie oczywiście. Trzeba było jeszcze sprawdzić, jak reaguje dziewczyna, co mówi. Czy się z tego nie wyśmiewa, czy komu powie o tym, czy ktoś jej uwierzy. No wiecie, takie psychologiczne sprawdzanie. Nie mogli wszystkiego zacząć. Jeżeli to była technologia, to nie można tego od tak. Trzeba było najpierw wybadać, czy coś słyszała, czy coś widziała, czy inni ludzie widzieli. Wiecie, takie techniczne sprawy. Właśnie, aż zrozumiałam, że to wszystko nie jest złudzeniem. Czyli na początku wątpiła. Tak, tak, jeżeli się widzi takie rzeczy, to pierwsza myśl, to się rozum włącza i myśli, nie, nie, to jest przewidzenie. Dopiero jak to trwa wystarczająco długo, to człowiek zaczyna jakby wątpić w swój rozum. I to jest ten moment, kiedy się łapie co głupszy człowiek. Przestaje ufać swojemu rozumowi, zaczyna ufać temu, co widzi lub słyszy. Zwróćcie uwagę, że ona tam miała taki moment paraliżu, czyli jeżeli jej się wgrywali do mózgu, to możliwe, że na początku jej się mózg w jakiś sposób wyłączył i minęła krótka chwila, zanim wróciły jej funkcje. Kiedy ona się ruszyła, to ona też się ruszyła i tak. No i nagle znikła, tak? Czyli to brzmi tak, jakby ktoś wyłączył przycisk. Nie rozmyła się w wietrze, tylko nagle znikła. To jest coś, co mi też pasuje do pewnych rzeczy. Jak się na to patrzy nie z perspektywy metafizycznej, ale z perspektywy technologicznej i człowiek się zastanawia, jak to powinno wyglądać, gdyby było technologią, to takie poszlaki pasują. No dobra, chciałam Wam jeszcze pokazać film o Bernadecie z lat 40. On był w ogóle kręcony w trakcie wojny, w trakcie II wojny światowej. To jest ciekawostka, że mimo, że ona była już od ładnych 10 lat świętą, to trzeba było nadal ludziom o niej opowiadać, ponieważ jej sława jakby nie wychodziła poza Europę, a tutaj trzeba było ją na cały świat. Tu mamy dziewczynę w szkole właśnie, wywodzonej przez siostry zakonne. Była od młodości urabiana, miała wiedzieć, co zobaczy. No, pochodziła z prostej rodziny, jej matka niby. Mieszkają w Norze, ojciec choruje, nie ma pracy, brakuje im pieniędzy. Takich ludzi łatwo przekupić, pamiętajcie. Tacy ludzie, jeśli dostaną dużo pieniędzy, to nie będą chcieli tego z powrotem utracić, bo wiedzą, czym jest prawdziwa nędza. No, tutaj grają aktorkę. Nie mogli znaleźć takiej ładnej aktorki, zwróćcie uwagę. To nie taka prosta sprawa, znaleźć ładną dziewczynę do filmu. No, ale powiedzmy, że ładne oczy wystarczą. Widzimy tutaj typową poświatę holograficzną i wyświetlany hologram. Dla nas to jest technologia, dla niej było zjawisko nadprzyrodzone. Nawet jeśli było prawdziwe, to znaczy jeśli objawienie było prawdziwe. Ja nie mówię, że nie ma objawień. Może są, ale bardzo łatwo je pomylić z hologramem, jeżeli się nie wie, jak wygląda hologram zwłaszcza. Film jest w ogóle bardzo ciekawy. Tam w międzyczasie nakręcono w 2011 nowy, kolorowy. Podejrzewam, że jest równie kiczowaty i melodramatyczny. Aczkolwiek tutaj chociaż aktorzy ładnie grają. Także polecam sobie obejrzeć. Tam w ogóle jest ciekawa scena, kiedy jeden z ludzi nazywa wiernych owcami, głupimi owcami.
dla mnie to ma jakieś znaczenie. O, tutaj mamy to niby źródełko. Powiem Wam, że gdyby ktoś chciał jakby wkręcić Bernadette w cud źródełka, to żaden problem wykopać rurę i po prostu w momencie, kiedy ona podejdzie, tak jakby puścić ciśnienie. Żaden problem. Nawet wtedy nie byłby to żaden problem. To dopiero dzisiaj. Jakby zwróćcie uwagę, że dzisiaj mamy ogromne możliwości produkcji świętych, a świętych nie ma. Co wy byście zrobili, jakbyście zobaczyli taką poświatę? Pierwsza rzecz, co byście zrobili, to byście wyjęli telefon i zaczęli nagrywać, żeby sprawdzić, czy telefon widzi to samo, co wy. Już by było. Poza tym druga rzecz, co byście zrobili, to zaczęlibyście szukać źródła hologramu. Taka jest prawda. Dzisiaj trudniej wkręcić ludzi niż kiedyś, dlatego dzisiaj jest mniej objawień. I wiara spada. Także uważajcie na znaki na niebie i ziemi, bo można wkręcać ludzi na różne sposoby. Skoro wkręcanie na świętych i niepokalane się skończyło, to można was wkręcać na kosmitów. Czemu nie? Żaden problem. Będą was kosmici uzdrawiać, a nie Bóg. Chociaż coś czuję, że niekoniecznie. Znowu patrzę jej w oczy i widzę ludzką krzywdę. Nazywajcie mnie wariatką, ale ja wiem, że tej dziewczynie zrobiono krzywdę. Po prostu czuję to. Nic nie mogę na to poradzić. Nie wiem, co tam się działo naprawdę. Boję się pomyśleć, co mogła przeżyć w klasztorze. Oby jednak nie. Może tylko po prostu złe warunki sanitarne pogłębiły chorobę, którą już i tak miała. To nie był polski klasztor, gdzie leczono by ją ziołami i może by z tej gruźlicy wyprowadzono. To był klasztor francuski. Tam się nikt nie patyczkował z młodymi, ładnymi dziewczętami. A ona była bardzo ładną dziewczyną. Starsze kobiety schowane za kratą miały mnóstwo powodów, by jej nienawidzić. Tym bardziej, że była sławna, tym bardziej, że ludzie przychodzili pod klasztor, tym bardziej, że się modlono, tym bardziej, że była sławna. Ludzie są tylko ludźmi, pamiętajcie. Nawet rozmodleni. Każdy ma swoje słabości. Wiele ludzi miało mnóstwo powodów, by ją skrzywdzić. Poza tym była wygodna. Wygodna do zarabiania pieniędzy. Sama rodzina żyła bardzo dobrze dzięki jej objawieniom. Dlaczego mieliby je kwestionować? Ludzie, pamiętajcie, ludzie, kiedy dostają dużo pieniędzy, przestają kwestionować różne rzeczy, a nawet zmieniają zdanie na wiele tematów. Tak właśnie jest. No nic, zostawię was z tym wszystkim. Pomyślcie nad tym. Nie chcę absolutnie atakować kościoła. Minęło 100 lat. To już nie jest ten sam kościół. Mogę krytykować tylko tamtych ludzi w XIX wieku, kiedy ona żyła. Współczesność. Współczesność znacie, nie muszę na jej temat nic mówić. Sami możecie sobie wyciągnąć wnioski. Do zobaczenia przy innej okazji.